kto wie, jak Kuba będzie chciał spytać się mnie i ponabijać się. Piotrek, dlaczego to trwało 20 lat? No można szybciej, to mnie zaprosi. No. Tak, tak, chętnie bym się z nim spotkał po latach. Ilu? 2005 rok, czyli 16 lat temu się widzieliśmy. Nie, tak naprawdę nasze ścieżki się krzyżowały gdzieś na jakichś festiwalach muzycznych tu i tam. O tej płycie trochę rozmawialiśmy. I w ogóle Kubę wspominam całkiem sympatycznie, mimo że miał, że tak powiem, swój udział w takim, w cudzysłowie, gnębieniu mnie w Idolu, bo ja tam byłem amatorem i zaszedłem wyjątkowo daleko dzięki pewnie popularności z pierwszego programu, co nie było w smak całemu jury, ja to doskonale rozumiem, ale jego akurat podejście zawsze, no nie wiem, to jest coś, co da się zawsze przełknąć i zawsze jest w tym jakiś humor i to jest to, co lubię w tym okularniku. Generalnie on poza kamerą był zawsze życzliwy. Na wizji bywało różnie, ale tak, on poza kamerą miał zawsze jakąś radę, dwie czy trzy. Pamiętam zresztą, że w wywiadzie dla jakiegoś radia wypowiedział się, że ten program wygrały dwie osoby. Nie był to nikt, kto wygrał ten program tak naprawdę, ani zająłby drugie czy trzecie miejsce. Uznał, że wygrałem ten program ja i koleżanka Pączek. Możecie sięgnąć gdzieś w YouTube'a głęboko i zobaczyć, kim jest koleżanka Pączek i jak my żeśmy tam śpiewali. Wydaje mi się, że po prostu nie byliśmy faworytami do wygrania tego programu, ale zamieszanie medialne wokół nas było największe i to widocznie, zdaniem Kuby, był największy atut dla ludzi, którzy idą do telewizji. No ja mam trochę inne zdanie i być może moja długa droga do tej płyty jest jakimś sposobem, żeby zwrócić uwagę na niemedialność, bo ta płyta nawet nie jest, bym powiedział, popularna i nie jest przeznaczona do radia tak naprawdę. To jest muzyka, której się słucha nocą, jak już wszystko cichnie, jak już nie ma brzęczących komórek, jeżdżących samochodów i ludzi biegających w lewo i w prawo, kiedy można raczyć się jakimś dobrym napojem, wyluzować i odpalić trochę pustynnej, takiej mrocznej, melancholijnej muzyki.